Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że mogę tutaj Państwa gościć, ponieważ Pani Michał już mnie w zasadzie przedstawili, ale może ja się wytłumaczę, jeżeli ja mam takie poczucie, że tutaj w którejś z tych ról, które zostały wymienione, najbardziej jestem obecna. Myślę, że rzeczywiście w tej związanej ze środkiem społecznej Ferdynanda LaSalle, ponieważ w której występuję, czy występowałam przez lata jako ekspertka od polityki edukacyjnej. I oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć krótko, dokąd zmierza polska oświata, bo to jest takie pytanie, na które no niestety nie poznamy zbyt szybko odpowiedzi, bo obszar edukacji jest tego rodzaju dziedziną, w których efekty wprowadzanych zmian widać po bardzo, bardzo wielu latach. I tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie o tej poprzedniej reformie strukturalnej, która była wprowadzana, która wprowadzała gimnazja w tej chwili, likwidowane czy wygaszane, to dopiero domknął się cykl programowy, który pozwoliłby w pełni rozpocząć taką ocenę efektów nie w trakcie trwania reformy, tylko już po jej dokonaniu. No niestety ta rewolucja, którą zapowiedziała minister Zalewska, uniemożliwi porządną, rzetelną ewaluację tamtej reformy. Bardzo niepokojące jest też to, że rząd rezygnuje, na przykład rezygnując z szeregu egzaminów zewnętrznych, a nie zmieniając ich funkcji na funkcję diagnostyczną, trochę, mam takie wrażenie, rezygnuje z narzędzi do monitorowania wprowadzanych przez siebie zmian. To znaczy, jest bardzo prawdopodobne, że za tych kilka lat, kiedy będziemy chcieli zobaczyć, spojrzeć wstecz na to, jakie efekty przyniosły zmiany, które w tej chwili są zapowiadane i zaraz będą wprowadzane, nie będziemy posiadali takich danych, nie będziemy posiadali takich narzędzi, żeby uczciwie i rzetelnie, a nie na poziomie debaty politycznej i sporu politycznego, ocenić efekty tych zmian. I myślę sobie, że to jest takiego innego porządku, ale jednak bardzo poważne zagrożenie i coś, o co powinniśmy jako środowiska polityczne, środowiska eksperckie i środowiska nauczycielskie być może się dopominać, dlatego że to też dostarczy pewnych argumentów do tego, żeby w przyszłości, kiedy jeśli jeszcze ktokolwiek się po tej rewolucji odważy wprowadzać jakieś zmiany w systemie oświaty, żeby po prostu wiedzieć, w którym kierunku zmierzać, co się sprawdziło, a co nie. Bo ja mam takie poczucie, że najgorszą możliwą sytuacją jest zmienianie wszystkiego, co było wcześniej, tylko dlatego, że to wcześniej wprowadzili nasi przeciwnicy polityczni. To jest po prostu rozgrywanie uczniami, rozgrywanie nauczycielami, rozgrywanie szkołami gry politycznej i to nikomu nie służy, z całą pewnością nie służy stabilności i pewnej ciągłości systemu oświaty. Jeżeli chodzi o tą samą tą reformę, która zaraz zostanie wprowadzona, to gdybym miała wskazać takie największe zagrożenia, czy to, co najbardziej mnie niepokoi, no to z pewnością jest to związane ze zmianą struktury szkolnictwa, mianowicie ze skróceniem okresu kształcenia ogólnego. Można mieć bardzo wiele zastrzeżeń do gimnazjów, można było krytykować wprowadzanie ich i tamtą reformę strukturalną, ale jeżeli kiedy nie można zaprzeczyć po prostu obiektywnym danym, znaczy kiedy gimnazje zostały wprowadzone, został wydłużony o jeden rok okres kształcenia ogólnego, poprawiły się wyniki polskich uczniów, one są odzwierciedlane, te wyniki w międzynarodowych badaniach, a także zmniejszył się poziom, to był taki bezpośredni efekt wprowadzenia gimnazjów, zmniejszył się poziom nierówności społecznych między szkołami, w szczególności w mniejszych miejscowościach, w szczególności na wsiach i na terenach wiejskich. Czym to było spowodowane? Ano tym, że uczniowie, którzy pochodzili z określonych grup społecznych, środowisk, z danych terenów, mieli po kilku latach nauki taką pierwszą możliwość do tego, żeby zmienić to środowisko. Edukacja, jak z pewnością Państwo wiecie, jeżeli tutaj na sali ja Państwa nie znam, ale jak rozumiem, jest tutaj tu przede wszystkim nauczycielki i nauczyciele, to z pewnością nie jest żadna tajemnica, że kiedy uczniowie uczą się w zróżnicowanym środowisku, kiedy są ci, którzy uczą się troszeczkę słabiej na starcie i ci, którzy mają większą łatwość w przyswojeniu wiedzy, to służy wszystkim. To znaczy ci lepiej się uczący podciągają tych słabszych, a nie odwrotnie. Tak? To znaczy to jest taki mit gdzieś, stereotyp, że jeżeli mamy zróżnicowaną klasę, to te słabsze dzieciaki ciągną w dół. No
Jeżeli pozostawiamy dzieci w tym samym środowisku, a to wprowadzi ta reforma, tworząc tą jednolitą szkołę, szkołę podstawową, to ta, po prostu ta szansa na zmianę środowiska, jest zdecydowanie mniejsza. I prawdopodobnie te nierówności edukacyjne będą po prostu się utrwalać i pogłębiać. I to jest dziwne także z takiego politycznego punktu widzenia, bo jest to wbrew interesowi tego elektoratu, także tych grup, do których teoretycznie obecny rząd adresuje swoją ofertę. I w tym sensie mówię, że być może jest to dyktowane wyłącznie jakimś resentymentem, wyłącznie chęcią odwrócenia tego, co było wcześniej, bez jakiegoś szczególnego namysłu nad konsekwencjami. Myślę, że być może część z Państwa brała udział albo słyszała o tych rzekomych debatach, które były prowadzone przed tą reformą. No do nas docierają takie głosy, że w zasadzie żadne wnioski z tych debat nie zostały uwzględnione. To znaczy one się oczywiście odbyły, były w internecie zapowiedzi terminów i miejsc, natomiast nie bardzo wiadomo, co się stało z jakimiś efektami dyskusji. Kolejnym takim obszarem, który przez lata był zaniedbywany, i to też trzeba uczciwie powiedzieć, i za który miała zabrać się obecna pani minister, to jest obszar szkolnictwa zawodowego. Tutaj w czerwcu słyszeliśmy na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu takie zapowiedzi, że będzie wprowadzony system dualny, że będzie zacieśniana współpraca między oświatą a przedsiębiorcami. No ale myślę, że symboliczne jest to, gdzie ta konferencja prasowa, na której pani minister przedstawiała tę propozycję, się odbyła. Tak? To znaczy, mówię o specjalnej strefie ekonomicznej pod Wrocławiem. To znaczy, jeżeli to jest ten przedsiębiorca, na którego stawiamy, to jest ten główny partner dla systemu oświaty, no to nie wróży dobrze szkolnictwu zawodowemu, no nie wróży dobrze specjalnie przyszłości gospodarki i takiej innowacyjności tego i szkolnictwa i gospodarki. Nie usłyszeliśmy w zasadzie żadnych konkretnych deklaracji, w jaki sposób ci pracodawcy mieliby się zaangażować, a nie tylko dyktować pewne warunki. Więc to jest kolejny taki obszar, który jest niepokojący. No i to, co jeszcze dotyczy szkolnictwa zawodowego, to, że w zasadzie wprowadzając te szkoły branżowe, znowu cofamy się do czasów, w których system oświaty nie był systemem drożnym. To znaczy, jeżeli wprowadzamy dwa rodzaje matury, jedna po szkole branżowej, druga po szkole ogólnokształcącej, i ta po szkole branżowej umożliwia kontynuację edukacji wyłącznie do pewnego poziomu, czyli wyłącznie do tytułu licencjata, no to mówimy o sytuacji, w której decyzja podjęta już na etapie wyboru szkoły średniej kształcenia się zawodowo jest decyzją de facto przesądzającą o całym życiu, tak? Znaczy, bo trzeba byłoby się cofnąć z powrotem do etapu matury, uzupełnić ją, żeby móc kontynuować studia. To jest zupełnie niespotykane w krajach Europy, które raczej dążą do tego, żeby system zawsze był drożny, to znaczy, żeby można było przechodzić, zmieniać decyzje życiowe pod wpływem zmieniającego się rynku pracy, własnej sytuacji. Także to z pewnością także jest niepokojące. No i w końcu to, o czym tutaj już Pan powiedział na początku, ten ogrom przepisów, ten ogrom paragrafów, który został zrzucony z zapowiedzią wprowadzania ich w tak krótkim czasie, to znaczy już zaraz ma ta reforma zacząć działać, i w zasadzie jesteśmy wszyscy postawieni w sytuacji, w szczególności szkoły, przedstawiciele samorządów, nauczyciele, w której nie mamy fizycznych możliwości, żeby przygotować się do tej zmiany. Nie mamy fizycznej możliwości, żeby któreś z tych zmian skrytykować, któreś przyjąć, jakoś przepracować i umieć się do nich dostosować. Co moim zdaniem znowu jest jakimś zabiegiem manipulacyjnym, bo dużo łatwiej jest zarządzać, dzielić, skłócać pewne środowiska, generować pewne komunikaty, które niekoniecznie muszą znajdować potwierdzenie w samych tych zapisach. I to wszystko będzie gdzieś prowadziło do tego, że zwiększa się kontrola polityczna nad polską oświatą, czego przykładem mogą być na przykład zamiary zwiększenia kontroli nad programami wychowawczymi szkoły. To jest też zmiana, o której bardzo mało w mediach się mówi, bo jednak cała debata skupiła się na tych zmianach strukturalnych. Moim zdaniem jest to zmiana bardzo niepokojąca, pozbawiająca nauczycieli takiej fundamentalnej autonomii i możliwości do reagowania na potrzeby uczniów w klasie, podczas lekcji,
Ciężko sobie wyobrazić, jak jacyś eksperci siedzący w Warszawie, w Ministerstwie Edukacji Narodowej mają wiedzieć, w jaki sposób, jakie metody wychowawcze i w jaki sposób ten proces wychowawczy prowadzić w szkołach, na przykład w Dzierżoniowie, tak, czy w Wałbrzychu, czy we Wrocławiu, bo po prostu dzieciaki są bardzo różne i po to nauczyciele się kształcą, po to mają kompetencje pedagogiczne, żeby umieć reagować na te potrzeby. Także jest kilka takich obszarów, w których w zasadzie nie mogę powiedzieć, dokąd to zmierza, natomiast jestem pełna obaw tego, jak ta przyszłość rzeczywiście będzie wyglądała. I myślę, że dobrze, żebyśmy tutaj porozmawiali sobie o tym, jak to wygląda z Państwa perspektywy, jak to wygląda z perspektywy nauczycieli. No i pewnie do Państwa docierają bardziej niż do nas informacje, co na to rodzice, których tutaj nie wiem, czy jest wielu, ale to też jest taka grupa, która z pewnością odczuje, być może boleśnie, wprowadzane zmiany.